O, także myślę, że 25 to się frajerzy pod bramką biją u Krzyśka Kononowicza. Zawsze to ciekawiej niż gadać głupoty, na przykład, że nie można robić zdjęć gazetą w Lidlu. Trzeba zapłacić za to. Jak idziecie do biblioteki, to możecie sobie robić zdjęcia gazetą, czytać, przyglądać. Są egzemplarze obowiązkowe. Jak nie chcecie kupić jakiegoś gówna, to nikt was do tego nie zmusi. Czasem trzeba czytać różne rzeczy, żeby prostować potem różne kłamstwa. Te tradycyjne media niestety są tak skorumpowane, że jeżeli ktoś tam nie zapłaci, to nie zamieszczą nawet informacji urzędowej. Ostatnio była taka historia, że były dożynki wojewódzkie. No i urząd dał informację do tych skorumpowanych mediów, mediaworkerów. No ale ponieważ oni chcieli, żeby urząd wykupił reklamę, to złośliwie nie napisali informacji o tym, że są dożynki i że można w nich uczestniczyć. Także o, jest śmierć czasem. Ktoś zadymia tymi samochodami sprowadzonymi z zachodu. Bywa i tak. No, cwaniaczki powinny się pobić tam pod brameczką. Oto, który więcej mleczka dla Krzysia przywiezie i w ten sposób skorzysta. Im więcej mleczka kupi, tym może Krzysio nagra coś na Sławka, na Jarka, na mnie. No, Krzysio misio taki jest po prostu. Dlatego tak trudno mu funkcjonować w normalnym świecie, bo normalny świat ma pewne zasady, nie? Nie obraża się ludzi, którzy ci pomagają. Ale to psychopaci, mitomani tak mają. No, na przykład przedswelony to już naobrażał, zwyzywał i groził każdemu, kto się z nim zadawał. Komu tam? Nitrohunterowi, Pawłowi z Warszawy przecież. Każdy, kto tam miał z nim do czynienia, to generalnie już został przez niego objechany, zwyzywany i tak dalej, nie? Taka jest smutna prawda. Zadajesz się z wariatem, to stracisz. Jest to powiedzenie, że z mądrym zyskasz, z głupim stracisz. Z głupim tylko można stracić. Człowiek tam z litości próbuje to jakoś kontrolować, bo Krzysiek Kononowicz ma w ogóle coś takiego faktycznie, że tak jak na przykład ja go poznałem, no to przypętał się do stowarzyszenia 20 lat temu, przyniósł niby książkę telefoniczną, bo wtedy miał jakąś taką dorywczą pracę, że roznosił książki telefoniczne. Kiedyś były takie książki papierowe, telefoniczne firm różnych instytucji. I potem ktoś tym firmom i instytucjom te książki roznosił, więc Krzysiek wpadł do Stowarzyszenia Federacja Zielonych zapytać, czy to się mieści, bo ma książkę dla mnie. No to ja tam chciałem tą książkę wziąć i bajo, nie? Bo patrzę, że znany celebryta roznosi książki, ale on mówi, nie, 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 on tu chce porozmawiać przy okazji, nie? Czym się stowarzyszenie zajmuje i tak dalej. Ja mówię, no to proszę bardzo, no. A on, Krzysio, misio, mówi tak, że no to fajnie, jemu to się podoba się i on by chciał zostać prezesem Stowarzyszenia Federacji Zielonych. Mówię, no ale ja jestem prezesem, nie? A Krzysio misio mówi, że on będzie lepszym prezesem, bo on jest kandydatem na prezydenta i w ogóle ma super pomysły na wszystko. Więc tak, ja mówię, no ale to tak nie wygląda, nie? Mówi, on to wszystko wie, on to wszystko będzie robić, będzie super, nie? Także wtedy podziękowałem mu grzecznie za jego mitomanię. Krzysio jeszcze zwędził mi jakieś pojemniczki, pamiętam, plastikowe na jedzenie, bo akurat stały w zasięgu jego rączek, a on stwierdził, że mu się takie przydadzą, a ja mówię, no ale to mi też akurat są potrzebne,
A Krzysio mówi, że jemu bardziej i schował do torby. No, to trudno się było szarpać z człowiekiem, jak ukradł ci pojemniczki w przedpokoju i biura tam i zwinął do torby. No ale to taki to już miał charakterek od zawsze. Taki był roszczeniowy, więc nic dziwnego potem, że nikt z nim nie chciał tam się zadawać, nikt mu nie chciał pomagać i tak zostało do dzisiaj, nie? Bo on nie rozumie normalnych zasad, na przykład, że było mu wiele razy tłumaczone, że jak ktoś tam jak on do kogoś dzwoni, to wystarczy raz zadzwonić. Każdy widzi, że on dzwonił, więc jak będzie mógł, to dzwoni do niego, nie? A Krzysiek mówi, nie, ja dzwonię do skutku, aż ktoś odbierze. Ja mówię, no tak, ale jak dzwonisz do kogoś 100 razy, raz po raz, to blokujesz mu telefon, nie? A jak on jest zajęty na przykład czymś innym, jest na spotkaniu, jest na wyjeździe, jedzie samochodem, to i tak nie może odebrać, więc to bez sensu. A Krzysiek mówi, nie, ja będę dzwonić tak długo, aż ktoś odbierze. No to skutki są tego takie, że wszyscy, którzy mieli z nim do czynienia, z taką jego praktyką, to blokują jego numer telefonu, nie? Bo on potrafi zadzwonić o 4 w nocy i tam o różnych dziwnych porach, nie? Kiedy mu się coś przypomni, siedzi sam, się nudzi, nie wiem tam, co on tam robi, nie? Generalnie całe życie tak naprawdę zajmuje się sam sobą, nikomu nigdy nie pomógł, tylko przeszkadzał, więc to jest taki przykład człowieka. To ma w papierach napisane, upośledzone w stopniu lekkim, specjalnej troski. Znacznie gorsi są upośledzeni w stopniu ciężkim, jak na przykład przetrwalony, nie? Tak przetrwalony, że nawet prawa jazdy nie mógł dostać. Krzysiek to przynajmniej miał prawo jazdy, więc ktoś tam uznał, że jakieś jednak proste prace jest w stanie wykonywać i nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Przetrwalony jest uznany za człowieka bardzo ciężko upośledzonego psychicznie, co zresztą widać, słychać i czuć. Sam na swoich filmach to pokazuje. Cały czas udowadnia swoją niepoczytalność, obsesję i tak dalej. No i brak prawa jazdy świadczy o tym, że po prostu wyniki badań lekarskich stwierdzają, że jest osobą niespełna rozumu, niepoczytalną, stąd tam jak on coś tam gada, że w sądach coś wygrał, to nieprawda, nic nie wygrał. Po prostu pokazywał żółte papiery i wychodziło, że nie można go na przykład ukarać jak normalnego człowieka, zamknąć w więzieniu, bo zwariuje jeszcze bardziej, skończy się tak jak ten koleś od zabójstwa prezydenta Adamowicza w Gdańsku. Też miał nierówno pod sufitem, ale miał jakieś tam mitomańskie wizje, że chciał dużych pieniędzy, kariery, lansu, więc zrobił jakiś tam napad, wsypał kolegę, z którym to zrobił, potem groził rodzinie tego kolegi i tak dalej. No to niestety jest teraz epidemia ludzi chorych psychicznie, bo faktycznie kiedyś dobór naturalny, selekcja powodował, że tacy ludzie albo byli eliminowani ze społeczeństwa, albo sami się szybko eliminowali, bo z takimi tendencjami samobójczymi i podejmowaniem niebezpiecznych, ryzykownych zachowań to szybko kończyli tam, gdzie ich miejsce, czyli po prostu nie nadawali się do normalnego życia, nie? A dzisiaj niestety jest tak, że przetrwalone latają po świecie. Nawet YouTube daje im prowadzić kanały wbrew swojemu regulaminowi. Nie usuwa takich debilnych treści. No i debile czują się w ten sposób, w jakiś sposób zauważeni, dowartościowani i robią to, co robią. Nakręca ich to coraz bardziej. YouTube nakręca sobie wyświetlenia dzięki temu. I tak to leci, no. Przejedziemy się koło opery. Jak mamy zwiedzać Białystok w miejscach atrakcyjnych, turystycznie, to opera, która przypomina bunkier atomowy porośnięty dla niepoznaki roślinnością. Protestowałem w dniu otwarcia, jak prezydent Komorowski otwierał ten przekręt.
Także było zabawnie. Tu jest taki problem, że do dzisiaj nie ma brakujących 500 miejsc parkingowych zgodnie z przepisami prawa. Miejsca miały powstać tutaj. To jest tak zwany stary Siemny Rynek w centrum Białegostoku. Za czasów komuny tutaj był bazar. Taksówki bagażowe, postój taksówek bagażowych, rumanek bagażowych wcześniej. A potem się okazało, że tu był cmentarz ewangelicki. Kości pod spodem nie powyciągane, więc Truskolaski, który zamiast metropolii przekształca Białystok w nekropolię, przerobił to na miejsce pamięci. Bardzo nieszczęśliwe miejsce, ponieważ to jest też zagłębie imprezowe, tu jest dużo knajp, więc w piątek, sobotę na tym rzekomym cmentarzu, miejscu pamięci, siedzą ludzie, piją alkohol w miejscu publicznym, palą fajki, drą się, więc to nie cmentarz, tylko melina po prostu. Weekend, a można było kości tych ludzi, szczątki przesunąć, znaczy ekshumować i przenieść na cmentarz ewangelicko-uzgórski, który jest tam w cichej, spokojnej okolicy też Białymstoku, przy ulicy Wasilkowskiej. I by było wszystko pięknie, ładnie. A tak, to jest patologia. Pamiętajcie, hulajnogi to kalectwo. Bo mają małe kółka, wystarczy, że takie małe kółko wpadnie gdzieś na dziurkę przy krawężniku i już się wywracacie. Rower jest bardziej jednak bezpieczny, dlatego na przykład w Paryżu zakazano w ogóle ruchu hulajnóg. Do nas też trochę przyjdzie z czasem, jak zmądrzejemy. A po prawej była ulica Bema, komenda miejska policji, też ulubione miejsce niektórych. My jedziemy na osiedle Nowe Miasto. Dzisiaj Jagiellonia gra mecz jakiś. Ostatnio cały czas przegrywa. Słabo im idzie. A dlatego na przykład proszę, żółto-czerwone flagi widzicie powieszone na latarniach ulicznych. Tak się składa, że w ten biznes z kolei Jagiellonii był zamieszany szwagier prezydenta, który od 20 lat tu fałszuje wybory, więc prezydent dla swojego szwagra zbudował stadion. Wbrew opiniom, że powinno to być miejsce tam na koncerty, na wystawy, jakieś wielofunkcyjne, żeby to na siebie zarabiało, bo parę meczy rocznie to za mało, żeby ten obiekt w ogóle miał sens. No ale zbudowali go bez sensu, jako tylko stadion. Więc teraz marudzą, że przydałaby się jeszcze w tym mieście hala widowiskowo-sportowa. Trzeba było zrobić stadion w taki sposób, żeby pełnił jednocześnie funkcję oprócz samego stadionu też wystawową, widowiskową, targową, kongresową i tak dalej. Taki prawdziwy, wielofunkcyjny obiekt to jest możliwe. Pojedziemy, żeby było ciekawiej. Prosto pojedziemy. Moglibyśmy jechać przez ulicę Bema. Po prawej stronie z kolei jest ten kwartał ulic tam Bema Angielska, gdzie kiedyś niby major się wychowywał. Ale po lewej Politechnika Białostocka. Zobaczcie, ja mam zielone światło i rowerzyści i piesi mają zielone światło. No i paranoja. O 14.45 mecz się miał zacząć, to chyba się już kończy, bo wracają kibice na piechotę czy...
przejeżdżać koło Powiatowego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego. Kiedyś do Krzyśka przywoziłem, bo chcieliśmy mu załatwić status osoby bezrobotnej, żeby miał ubezpieczenie. On oczywiście jakieś dziwne argumenty ma rodzenie. Hotel Titanic z kolei często sprzedaż garków się odbywa. Krzysiek dziwne argumenty, że na nie. No i w końcu Sławek musiał mu załatwić prywatne ubezpieczenie medyczne. Ja myślę, że większość tych gówniarzy naprawdę nie zdaje sobie sprawy, jaki potencjał pracy został wykonany nad Krzyśkiem, który jest osobą zupełnie odklejoną od życia. I problem polega na tym, że większość ludzi jest przynajmniej na tyle normalna, że po prostu czuje, że potrzebuje pomocy i chodzi po instytucjach, stoi w kolejkach do lekarzy, szuka tej pomocy, prosi o tą pomoc. A Krzysiek? Nie. A jak urzędnikom nie zawraca głowy, to sami przecież to w Polsce tak nie działa, że urzędnik czy lekarz przyjdzie do ciebie i będzie cię wypytywał, a czego ty może potrzebujesz, a w czym moglibyśmy panu pomóc, a dlaczego pana sytuacja jest taka trudna. Nie łazi, nie męczy, to nic nie dostanie, jeszcze lepiej, bo mają problem z głowy. No, jeżeli nie łazi, nie męczy, to znaczy, że jakoś sobie radzi. Tysiące innych ludzi w tym samym czasie męczą urzędników o taką pomoc, o siaką pomoc, nie mogą się od nich odgonić. Więc sytuacja Krzysia Misia jest zgodna z tym powiedzeniem, że każdy człowiek jest kowalem swojego losu. Ma to, co chce, na co sobie zasłużył, na co sobie zapracował. Jeżeli do tego na przykład wyzywa ludzi, którzy chcą mu pomóc, to nic dziwnego, że mało kto chce mu pomóc, a prawie nikt. No, tak naprawdę. To jest cerkiew po prawej stronie. Zaraz będzie z kolei konkurencyjny kościół. Tak to w Białymstoku często bywa. Generalnie cerkiew była promowana na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego jako państwowa religia cesarstwa rosyjskiego. No. Tu w kościele jakaś uroczystość, może ślub czy coś. Kościół w budowie, w sumie nieustający jeszcze. Tymczasowy parking. Dalej szkoła podstawowa. Jest w ogóle siedle z tym muralem. Konstytucja za 12 tysięcy złotych reklamowej platformy, na którym niby mieszka Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Chociaż nie wiem, czy to prawda, czy to tylko taka ściema. Niektórzy mówią, że jak ktoś rządzi tyle lat, to za łapówki to pewnie jak ludzie z Platformy ma jakąś willę tam na Florydzie w Stanach Zjednoczonych, jakby musiał uciekać. Nie wiem, bo chyba Stany mają umowę ekstradycji z Polską, więc jak aferzyści uciekają, to raczej do krajów, które nie mają umowy ekstradycji z Polską, czyli na przykład do Izraela, do Ameryki Południowej, do jakichś tam krajów typu Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie sobie można kupić różne rzeczy. To jest wyjazd na Klaosi, tu mógłby być przystanek kolei miejskiej, tu jest nawet peron kolei miejskiej. Peron kolejowy się nazywa chyba Białystok. Miasto. O tutaj. No tu jest peron właśnie. No to tyle.